Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Kapifili, a to kolejny odcinek z Gwinta. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Talię Skellige pod osłabianie z dowódcą Krachem. Tak więc Talia opiera się na osłabianiu własnych jednostek, a dokładnie na osłabianiu swoich rębaczy, a potem wskrzeszaniu ich ze zwiększoną siłą bazową, ponieważ oni będą się ulepszali i również możemy wskrzeszać naszego Dengę. Tak więc tak wygląda ta talia, tutaj możecie zobaczyć wszystkie karty. I teraz jak tutaj wygląda struktura całej tej talii. Tak więc dowódcą jest Krach. Krach, który praktycznie zawsze nam wyciąga Dengę, bo Udalryk jest szpiegiem, a Krach szpiegów nie wyciąga. Jednak o Dengę za chwilę więcej. Więc Krach jest tutaj dowódcą, ponieważ mamy tutaj Dengę oczywiście, gdyż Dengę używamy na rębaczy. Rębacze to są nasze najważniejsze brązowe karty. Również bardzo ważne są drakary, które te obrażenia będą zadawać. Więc jedną tutaj z legend jest Dzik Morski. Dzik Morski, naprawdę świetna karta, która ulepszy nam jednostki, więc zwiększa siłę bazową głównie naszych rębaczy. Może też jeszcze zadawać obrażenia jednostce po prawej stronie, więc tam też możemy rzucić rębacza, który się resetuje, gdy jest raniony i zwiększa siłę bazową. Więc Dzik Morski jest tutaj świetny. Jest Koral, która jest praktycznie w każdej talii Skellige. Tworzy jadeitową figurkę, więc idealna kontra na Morkwarga, na Olgierda ze strony przeciwnika, bądź też na Nekkery. Naprawdę Koral jest pod tym względem bardzo dobra. Dalej jest Avalach. Avalach, który dobiera nam karty i Avalach się świetnie spisuje w tej talii, ponieważ w tej talii każda karta jest u nas na ręce pożądana. Nie ma takiej karty, której nie chcielibyśmy mieć na ręce. To jest z pewnością ogromna zaleta tej talii, że tutaj praktycznie nieważne co dostaniemy, i tak to będzie w jakiś sposób dobre, więc po to mamy tutaj Avalacha. Dodatkowo jeszcze może nam on wydłużyć rundę, a w tej talii chcemy mieć tą rundę jak najdłuższą, żebyśmy jak najwięcej punktów mogli zrobić naszymi ulepszeniami, naszymi zwiększeniami siły bazowej wynikającymi z osłabiania. I wrzuciłem tutaj jeszcze Kaganiec. Kaganiec myślę, że jest spoko kartą, która może ukraść właśnie chociażby Morkwarga. Może też ukraść teoretycznie Nekera, jeżeli będzie taka potrzeba, bądź egzekutora Brygady Impera Topornika ze Skellige, więc Kaganiec jest tutaj naprawdę fajną kartą. Też Mangonele przy odkrywaniu. Naprawdę wiele zastosowań ma Kaganiec. W najgorszym wypadku tam po prostu wejdzie za te 14 bądź też 16 punktów, w zależności jaką jednostkę tam przeniesiemy. Więc Kaganiec praktycznie zawsze robi tutaj nam jakieś punkty. Ewentualnie można wrzucić chociażby Lugosa Szalonego, który odrzuca nam rębaczy, dzięki czemu mamy potem do nich łatwy dostęp z kapłanek. Można też dać Eskela. Tutaj już w zależności od naszego wyboru. Też można chociażby dać uzdrowienie, żebyśmy mogli wskrzesić na przykład naszego dzika morskiego. Avalacha wskrzesić się nie da, ale zawsze można wskrzesić dzika, jednak myślę, że tutaj Kaganiec jest jedną z lepszych opcji. Co do kart srebrnych, to idąc od tego Dengę, który zadaje obrażenia, a potem się ulepsza, więc na samym początku Dengę zagrany z Kracha będzie miał 14 punktów siły bazowej, a potem możemy go oczywiście wskrzesić z Yggdrifą, więc z Yggdrifa to jest tutaj kolejna jednostka wskrzeszająca. Ona właśnie głównie służy do wskrzeszenia naszego Dengę. Mamy oczywiście naszego szpiega. Szpiega tutaj warto wykorzystywać do przewagi kart w każdej talii. U nas jest to Udalryk, bo oczywiście Udalryk jest w Skellige. Tutaj jego problem jest taki, że on jedną z kart odrzuca. Czasami nam może coś dobrego odrzucić, niestety, ale Udalryk to jest chyba obecnie jeden ze słabszych szpiegów, właśnie z tego powodu, że nam jedną kartę odrzuca, a jeżeli nie gramy discardem, no to raczej to nie jest zbytnio pożądane. I mamy tutaj trzy karty specjalne. Pierwsza to jest Atrapa. Możemy chociażby ponownie zagrać Włóczniczkę, Kapłankę albo Yggdrifę, więc Atrapa pod tym względem jest bardzo dobra. Też możemy odblokować na przykład Rębacza albo nasz Drakar, jeżeli są zablokowane. Albo po prostu zwiększyć siłę jakiejś naszej jednostki, która już tam była ranna, więc Atrapa
służy mniej więcej do takich rzeczy. Odnowa tutaj niestety teraz już daje Fatum, ale nadal jest mocna. Nadal potrafi zrobić jakieś niezłe punkty, bo zmienia siłę bazową na 8 jednostki cmentarza, więc odnowę praktycznie zawsze gramy na Tresera, bądź też na włóczniczkę. Jeżeli gramy odnowę na Tresera, no to po prostu mamy 19 punktów z naszego Tresera. Z włóczniczki oczywiście włóczniczka ma wtedy 8, to wyciągamy jeszcze coś stali, czyli albo Tresera, albo Rębacza, albo Drakara. Tutaj mamy 3 cele na włóczniczkę. Dodatkowo jeszcze jest ozdobny miecz, on tutaj tworzy srebrną bądź też brązową kartę żołnierza ze Skellige, jeszcze ją ulepsza, czyli zwiększa siłę bazową, więc miecz może nam właśnie chociażby tutaj zagrać naszego rębacza, jeżeli nam nie trafi się na rękę, chociaż no, bywają niestety takie sytuacje. Ewentualnie jest też treser i właśnie ozdobny miecz może również pójść w tresera. Albo też w inną kartę, na przykład w Dięgę, ponieważ ozdobny miecz również może nam zagrać Dięgę, więc ten miecz jest naprawdę wielofunkcyjny. Zawsze jeszcze w coś innego może wejść, to już po prostu zależy od tego, co nam się trafi, bo tutaj wybieramy oczywiście jedną z trzech kart, więc mamy wybór. Co do zamienników kart srebrnych, to myślę, że można by tutaj grać chociażby runę ze Skellige, więc myślę, że tutaj runa Strzybuk jest naprawdę spoko, bo tworzy srebrną kartę, więc może stworzyć nam Dięgę, Zygdriffę, albo chociażby Olgierda, czy tam Morkwarga. W sumie Olgierda to nie, ale Morkwarga, bo runa tworzy tylko karty ze Skellige. Jednak tworzy srebro, więc runa jest tutaj bardzo dobra. Również jest dobry tutaj gremista na odpogodzenie, albo tam na niedźwiedzia, czy też pogodę. I tak się prezentują tutaj srebrne karty, a teraz brązowe. Zaczynając od rębaczy, nasze najważniejsze jednostki, tak jak mówiłem, oni tutaj co dwie tury się uzdrawiają, czyli przywracają swoją siłę do siły bazowej. Następnie się ulepszają, jeżeli były oczywiście ranne. Tak więc mogą praktycznie co turę zwiększać swoją siłę, co dwie tury mogą zwiększać swoją siłę bazową, jeżeli mamy drakary. A co robią drakary? Drakary zadają obrażenia tutaj jednostce po prawej stronie od drakara, a potem wzmacniają siebie o 2, więc nie dość, że siebie wzmacniają, to jeszcze tutaj nam mogą pomóc z naszymi rębaczami Uncrate, którzy właśnie mogą się ulepszyć, kiedy będą ranni, więc to jest świetne połączenie. 3 włóczniczki są w talii, słuchajcie. Włóczniczki do wyciągania dodatkowych egzemplarzy drakarów, rębaczy bądź też treserów. Dodatkowo włóczniczka jeszcze rani, więc może nam zagrana włóczniczka na rębacza może nam go dodatkowo zranić, co jeszcze może nam tylko i wyłącznie pomóc. Tak jak mówiłem, włóczniczkę można grać na tresera. Treser 1 punkt tworzy niedźwiedzia 11, więc to jest stabilne 12 punktów. Natomiast z odnowy grany bądź też wskrzeszany albo grany z włóczniczki oczywiście daje jeszcze więcej punktów. No i właśnie mamy 3 kapłanki, czyli wskrzeszenia. Wskrzeszamy głównie rębaczy, którzy mają potem na przykład po 15 siły bazowej albo i więcej, już w zależności tutaj jak nam to wyjdzie. I ewentualnie kapłanka może też wskrzesić tresera. Dodatkowo warto tutaj z pewnością wspomnieć o tym, że kapłanki nie mogą wskrzeszać drakarów, trzeba o tym pamiętać, że kapłanki wskrzeszają tylko żołnierzy, więc można też tutaj wrzucić i również jedną pewną ciekawą kartę, komuś się może przydać. Korsarz Dimun, który wskrzesza maszynę, więc możemy wskrzesić Drakara Dimun. Ewentualnie również możemy zagrać kapitana piratów klanu Dimun, który zagrywa jednostkę Dimun, więc zagrywa albo Drakara, albo właśnie korsarza. Jak mamy jeszcze tego korsarza w talii, to już zależy jak wy wybierzecie. Ja polecam takie ustawienie tutaj naszych jednostek. Więc tak się prezentuje cały deck. Ogólnie całość ma 25 kart, tak jak widzicie. I my będziemy już przechodzić bezpośrednio do gry. Do gry rankingowej. Obecnie mam rangę 13. Udało się w sumie dzisiaj wbić od 10 do 13. Dodatkowo to jest fajna frakcja pod pojedynki frakcji Skellige kontra Skojatel. Ja tutaj akurat wybrałem Skellige, więc taką talią można fajnie sobie pograć przeciwko innym frakcjom, no i oczywiście jeszcze nabijać nasze zwycięstwa do pojedynków frakcji, a zwycięstw
Jak na razie wpada dosyć dużo, ale wiadomo, że tutaj na takich rangach nie jest zbytnio ciężko. No dobrze, tak więc gramy na Franceskę. To może być sklep albo Ciri. W każdym razie skupmy się tutaj na naszej ręce. Staramy się mieć co najmniej jednego rębacza i co najmniej jednego Drakara Demon. I ewentualnie potem jakiegoś tresera, jednego, dwóch. I włóczniczki. Włóczniczki warto mieć w większej ilości. Dwie, trzy włóczniczki to jest idealna opcja. W pierwszej rundzie w sumie jedna kapłanka wystarczy, więc na początku wymieniamy jedną kapłankę. Trafił nam się kolejny treser. No, myślę, że jeden treser wystarczy, a dalej nie mamy Drakara. No i w sumie nadal nam Drakar nie wpadł. Nie ma też niestety Avalacha, więc ciężko będzie nam Drakar zagrać. Pasowałoby tutaj jeszcze coś wymienić, no to chyba wymienimy włóczniczkę w takim razie i wpadł nam Drakar. Tak więc jest ok, niestety my zaczynamy, to jest dosyć spory problem. Można też od razu spasować, ale on rzucił dwóch tancerzy z wymiany, więc tutaj pasować nie ma po co. Zaczynamy zwykle od rębacza, a potem staramy się zagrać Drakar Demon oczywiście tutaj na lewo od rębacza. Tak by tutaj postępowało już osłabianie naszego rębacza. Ponieważ pamiętajmy, że ten licznik mu się tutaj cały czas odpala. On zaczął od Franceski, więc wymienił sobie tam swoją kartę na jakąś odpowiednią. To może być naprawdę Ciri bądź też sklep, co może nam sprawić problem. Więc rzucamy tutaj Drakara. On, jak widzicie, osłabia już tutaj na koniec naszej tury. I niestety poleciał Jorvet. No to jest trochę problem, że zniszczył nam tutaj naszego rębacza. Niestety rębacz został zniszczony, więc musimy go teraz wskrzesić, chociaż jest o tyle dobrze, że mamy kapłankę. No ale niestety jak go wskrzesimy, no to właśnie będziemy mieli... Nie zdołamy go przebić tutaj jedną kartą i jeżeli on spasuje, to będziemy mieli kartę straty. Ale tutaj nic na to po prostu poradzić nie możemy, więc musimy grać. Mogliśmy też spasować, ale wtedy wiadomo, będzie 9-9 w kartach i może wyjść na podobną sytuację. A w dodatku jeszcze przegramy rundę, więc lepiej tutaj rundę wygrać, póki jeszcze oczywiście da się grać. Bo jeszcze nie zrobił takiej ogromnej przewagi. Dobra, i Isengrim, i dano, i niestety znowu zostaje nam strącony rębacz. Jeszcze Eliren została zagrana i właśnie to jest chyba taki moment, w którym nic już więcej nie możemy zrobić. Więc zagrajmy Udalryka i bierzemy Ziggdrifę. Musimy niestety w tej rundzie spasować, bo nie mamy szans tego zrobić. Czy może byśmy mieli, ale musielibyśmy grać te najmocniejsze jednostki. W każdym razie póki co pasujemy, mamy po 8 kart. Jeżeli on zacznie tę drugą rundę od spasowania, no to niestety będziemy mieli kartę mniej, ale to jeszcze nie jest tragedia. To jeszcze nie jest tragedia i tutaj zdecydowanie bywały gorsze sytuacje. Dobra, doszły dwie włóczniczki, doszła kapłanka. Przydałby się w sumie jeszcze jeden Drakar, no bo niestety jak już Drakara nie mamy, na ręce, no to musimy go poszukiwać stali, bo inaczej go nie mamy jak zagrać, nie mamy go jak wskrzesić. Więc jedna włóczniczka może pójdzie na wymianę. No niestety siadł Dengę. Dengę raczej wymieniamy, bo oczywiście wolimy zagrać tutaj Dengę z naszego kracha. Ale Dengę na ręce to jeszcze jest sytuacja, którą można opanować. Teraz myślę, że moglibyśmy zagrać Kaganiec, bo tutaj w sumie ma 8 punktów. I Kagańcem to robimy. Więc zużyjmy nasz kaganiec, no tutaj nam dało po prostu 16 punktów bez żadnych dodatkowych bonusów, ale myślę, że to jeszcze nie jest tak źle, 16 punktów ze złota, możemy uznać to za wartość odpowiednią dla złotej karty, chociaż wiadomo ile robią niektóre złote karty, chyba nie trzeba przypominać. No dobrze, tutaj widzę, że kolejny najemnik ze zwiadowcy. Zastanówmy się tutaj, jak to dobrze rozegrać. Najlepiej tak, żebyśmy
bo właśnie tutaj zdołali to nadrobić jedną kartą, bo on może w sumie nie mieć Yevina. Tak więc... moglibyśmy teraz zagrać Kracha, który nam wyciągnie niestety Rębacza, ale... no zawsze coś. Ponieważ Krach ulepsza jeszcze jednostkę, więc... może nam ulepszyć oczywiście Dengę, ale też ulepszyć Rębacza, którego bardzo lubimy oczywiście wskrzeszać. Dobrze. Teraz myślę, że jest odpowiedni moment na naszego dzika morskiego. I zrobimy to tak, że ustawimy go tutaj pomiędzy Rębaczem a tym najemnikiem. On będzie co turę ulepszał Rębacza, niestety będzie tutaj ranił najemnika, ale za chwilę podrzucimy pewnie włóczniczkę na Rębacza i tutaj wrzucimy kolejnego Rębacza. I wtedy już dzik będzie dawał nam same korzyści. Bo nie dość, że będzie tutaj ulepszał, no to będzie nam bił Rębacza, który wkrótce się zresetuje i tak. Więc to wychodzi nam tylko w sumie na plus. Tylko teraz pasowałoby tutaj zrobić 15 punktów w tym jednym ruchu. Więc myślę, że chyba teraz powinien polecieć Dengę. Dengę tutaj jeszcze oczywiście zadaje obrażenia, więc najlepiej uderzyć w Rębacza i w drugiego Rębacza. Jeżeli nie mamy drugiego Rębacza, to najlepiej uderzyć w jednostkę z pancerzem, czyli na przykład w dzika. Bo on wtedy zadaje obrażenia, ale dzik jakoś tego bardzo nie odczuwa, bo zmniejsza mu się tylko pancerz, więc to jest dobre zagranie. Problem jest tutaj taki, że i tak byśmy teraz tego nie zrobili. Myślę, że możemy zagrać koral w tego oficera. No to nam gwarantuje, że zdołamy go przebić. Mamy jeszcze, pamiętajmy, że mamy jeszcze odnowę, którą możemy zagrać na Tresera. To daje nam zawsze te duże punkty. No niestety ma tutaj Yevina, więc zupełnie nic na to nie możemy w tym momencie poradzić. Zagrajmy naszego Dengę, bo mamy Zygdriffę, możemy go w trzeciej rundzie wskrzesić. Więc uderzamy tutaj w Drakkar i w Rębacza. No i... wiadomo, jesteśmy kartę do tyłu, ale to jeszcze nie jest taka fatalna sytuacja. Jest jeszcze szansa z tego wybrnąć. No szkoda, że nasz Dengę nie został zagrany z Kracha, ale w sumie Rębacz został zagrany z Kracha. Jego też możemy wskrzesić. Więc aż tak źle nie jest. Przydałby się w sumie Avallach. Możemy teraz wymienić Tresera. Bo tutaj nieważne co dostaniemy, wszystko będzie praktycznie lepsze od Tresera. No może poza tym kolejnym Rębaczem. No i doszła włóczniczka. Tutaj oczywiście możemy za chwilę zagrać Tresera z cmentarza za pomocą odnowy. I potem wykorzystać na nim włóczniczkę. Możemy też za pomocą włóczniczki wyciągnąć kolejnego Rębacza, którego za moment wskrzesimy. Więc zaczynamy tę rundę od wskrzeszenia naszego Rębacza z 15 punktami. No może nam tego Rębacza zniszczyć jakąś pożogą. Musimy to brać pod uwagę, dlatego mamy tutaj sporo wskrzeszeń w tej talii. Dobra, widzę, że tutaj wyrocznia została zagrana. Teraz chyba nie najgorszym pomysłem w sumie byłoby albo zagranie włóczniczki na tego Rębacza. No nie wiem, co tutaj się stało, że zadania codzienne wyskoczyły. W każdym razie moglibyśmy zagrać włóczniczkę właśnie, żeby osłabić tego Rębacza i zagrać kolejnego. Ewentualnie już można myśleć coś na temat Tresera z odnowy, ale też z odnowy możemy zagrać Drakkara i to też byłoby niegłupie. Myślę, że tak, w tej rundzie postąpimy, bo jeszcze parę kart nam zostało. Tylko, że no tutaj byłby problem trochę, bo mamy dwie włóczniczki. Nie chcielibyśmy w sumie, żeby one weszły na pusto. Ale dobra, zagrajmy Drakkara z odnowy. Zagrajmy Drakkara i oczywiście wrzućmy go tutaj na lewo od Rębacza. Ponieważ jedna włóczniczka może pójść w sumie na Rębacza, a druga jeszcze może pójść na Drakkara, więc... tutaj może Treserów za bardzo nie będziemy wykorzystywać w tej trzeciej rundzie. I on tutaj gra Hattoriego. Okej, widzę, że pół elfy. Nie przejmujmy się tutaj, że nie mamy jakiejś dużej przewagi nad nim, a jesteśmy kartę do tyłu.
Bo tutaj na końcu jeszcze zrobimy ogromne punkty za pomocą Dengę. Myślę, że teraz w obecnej sytuacji warto jest zagrać włóczniczkę. I zobaczcie, wyciągamy kolejnego rębacza, wrzucamy go tutaj. Zaraz kolejna włóczniczka może polecieć na drakar i odpalimy sobie drugi taki łańcuch drakarowo-rębaczowy, że tak powiem. I to naprawdę potrafi robić niezłe, niezłe punkty. No i teraz nawet mamy mniej punktów niż on, ale lecimy z włóczniczką. No i wyciągamy kolejnego drakara z naszej talii. Więc zobaczcie, teraz dwa drakary nam tutaj pracują. A oni oczywiście będą zwiększali swoją siłę bazową. Więc nie dość, że drakary tutaj zwiększają swą siłę, no to jeszcze oczywiście rębacze. Ładnie Saskia wleciała. Teraz ma 25 punktów przewagi, więc no może to stanowić trochę problem. No i lecimy w tym momencie z kapłanką. Tutaj obecnie najlepiej jest zagrać naszego Tresera, który tam da nam jakieś punkty. Nieduże, ale zawsze te punkty jakieś są. No i zobaczmy, tutaj znowu wymienia kartę, więc te punkty robi naprawdę ogromne. Tutaj raczej nam się już go nie uda dogonić. To praktycznie graniczy z cudem, ale mimo wszystko tutaj nasi rębacze nadal pracują. Nadal robią punkty. No i widzicie, że trochę punktów zdołali nadrobić. Nie dogoniliśmy przeciwnika. Jeszcze tutaj ma jedną kartę, więc Skoja sobie nawet naprawdę dobrze radzi, kontrując nasze Skellige. Natomiast zaraz jeszcze spróbujemy znaleźć innego przeciwnika, no i zobaczymy, jak nam pójdzie. No i tym razem zagramy przeciwko Radowidowi, więc Królestwa Północy, zobaczymy, co to będzie za talia. To może być jakiś pancerz. W każdym razie za chwilę się o tym przekonamy. I tutaj, jak widzicie, już dosyć ciężka sytuacja na ręce. Trzy drakary, nie mamy żadnego rębacza niestety. Więc na początku wymieniamy, myślę, że słuchajcie, Tresera, ponieważ mamy dwóch Treserów, a tutaj oczywiście działa coś takiego jak blacklisting. Czyli jeżeli wymieniamy jedną kartę, oczywiście jeden egzemplarz danej karty, no to już nie dojdzie nam kolejny w tej samej wymianie. Okej, jest jeden rębacz, więc wymieńmy jednego drakara, kolejna włóczniczka. I teraz moglibyśmy chociażby tutaj wymienić jednego drakara, ale myślę, że zostawimy to w takim stanie, w jakim jest. Ponieważ no, rębacz wystarczy jeden, gdyż zawsze możemy go wskrzesić. Kolejny egzemplarz rzeczywiście możemy grać z włóczniczek, natomiast drakar zostanie zniszczony i już praktycznie nic tutaj nie zrobimy z tym. Dlatego warto mieć czasami te dwa drakary. Niestety zaczynamy ponownie jako pierwsi, więc to oczywiście z pewnością nie jest pozytywne, ale zaczynamy od rębacza tak jak poprzednio. I tutaj mamy jakichś przeklętych, więc Kedweński upiór tutaj wleciał. Może mieć niestety pioruny. Tak więc, no mimo wszystko odpalmy te nasze drakary. Ten nasz łańcuch, który tutaj, jak widzieliście, dobrze działa. Okej, widzę, że już tutaj Kedweński upiór poleciał po raz kolejny. A tutaj skopiował za pomocą kręgu drakara. To jest ciekawe, zobaczymy, co z tym zrobi. Teraz myślę, że mogli już byśmy myśleć o naszym dziku. To jest nie najgorszy pomysł. Ewentualnie właśnie myśleć teraz nad naszą włóczniczką. W każdym razie zagrajmy dzika tutaj. Oczywiście dzika staramy się grać zawsze na prawo od rębacza. No ewentualnie na lewo od rębacza, jeżeli chcemy ranić naszego rębacza. Aha, redański rycerz. No to będzie ciekawe. Z drakarem to jest bardzo dobre połączenie. Ładnie to zrobił nasz przeciwnik. Jednak no, my chcemy tą rundę grać jak najdłużej, więc nie będziemy tutaj póki co pasować. Myślę, że moglibyśmy teraz zagrać włóczniczkę.
wyciągnąć kolejnego rębacza. Tylko, że tego rębacza usadowimy właśnie tutaj na prawo od naszego dzika. Więc dzik tutaj będzie robił nam podwójną korzyść. Oczywiście będzie ulepszał jednego. Drugiego będzie ranił, ale on sam się będzie ulepszał. Niestety właśnie to jest Radowid i tutaj jest największy problem Radowida, że dwie jednostki może samowolnie zablokować. Dobrze, że nie zablokował w sumie tego rębacza. Ale pamiętajmy, zawsze mamy atrapę. Zawsze z tej atrapy możemy korzystać. W każdym razie teraz nie zagrywajmy z Drakara z naszej ręki, tylko zagrajmy kolejnego Drakara z włóczniczki. Więc gramy włóczniczkę. Tutaj wrzucamy Drakara obok tego rębacza i nasza maszyna ponownie rusza. Nic się tutaj na dłużej nie zatrzymuje. I Dijkstra. Okej, poleciała pełnia. I poleciał kolejny upiór. No i teraz też w sumie moglibyśmy pasować, ale póki co to jeszcze będziemy grali to dalej. No ten rębacz niestety nie jest tutaj w ogóle bity. Więc dobrze byłoby wrzucić tutaj Drakara. Żeby też robił punkty. I zaraz możemy już ruszać z naszym krachem na Dengę. Oczywiście w celu zranienia rębaczy. I redański aspirant poleciał u naszego przeciwnika. Dobra, to jeszcze możemy w sumie zagrać ozdobny miecz. Tutaj ozdobny miecz nam naprawdę różne rzeczy czasami wyciąga. Chociażby zobaczcie, łucznik, wojownik, ale to są średnie karty. Natomiast Lugos jest całkiem ciekawy. Ja tutaj wezmę Lugosa. Wrzućmy go tu i oczywiście mamy wieloryba. Póki co go wrzucimy tu, on się potem przemieści albo tutaj na rząd z trzema jednostkami, albo na ten z pięcioma jednostkami. Ale użył krwawego korbacza, więc wieloryb został zniszczony. Myślę, że to jest odpowiednia pora na kracha, bo pasowałoby tutaj zrobić jakieś niezłe punkty. Chociaż oczywiście teraz Dengę jeszcze nie robi takich ogromnych punktów, jak robi potem po wskrzeszeniu. Oczywiście jeżeli uda nam się go wskrzesić, to też nie zawsze się udaje. Więc lecimy z krachem. I oczywiście Dengę jest tutaj zagrywany jeszcze z ulepszeniem. I Dengę wrzucamy chociażby w te miejsce. Ranimy jednego rębacza. I możemy też albo zranić drugiego rębacza, albo uderzyć w pancerz. Możemy tutaj zranić tego drugiego rębacza, żebyśmy potem zwiększyli jego siłę bazową. I zobaczcie, 15 punktów przewagi, więc to jest nawet całkiem nieźle, ale pamiętajmy też tutaj, że ma Drakara, ma Aspiranta, więc on też robi tutaj jakieś punkty co turę. I zagrał w tym momencie runę. No niestety te upiory mu trochę dają. Widzę, że tutaj ma Sabrinę, która zmienia siłę wszystkich jednostek w rzędzie na siłę najsłabszej jednostki. To jest niestety niepocieszające, bo jeżeli on tą Sabrinę odpali, oczywiście ona się odpala po zniszczeniu, no to naprawdę będziemy mieli trochę kłopoty, jak nam tutaj zmieni siłę, więc myślę, że to byłby nie najgorszy moment na spasowanie, bo teraz i tak tego nie zrobi. Oczywiście samym Drakarem i Aspirantem. 11 punktów przewagi, więc jedną kartą to zrobi spokojnie, ale nie zrobi teraz tego po spasowaniu. Po tym jak my spasujemy, więc myślę, że teraz jest dobry moment właśnie na spasowanie. Tak więc teraz spasujemy. Jak widzicie, my też jeszcze robimy jakieś punkty. On tutaj powinien to w jednym ruchu spokojnie zrobić. No, jeszcze tutaj właśnie skorzystał z tej Sabriny. No i widzicie, że trochę to tutaj nas zabolało, więc bardzo dobrze, że spasowaliśmy. Nasi rębacze już są w sumie ulepszeni, Dengę też jest ulepszony, więc przydałaby się chociażby Zygdrifa. Ale jest kapłanka, więc rębacze już wskrzesić możemy. Wleciał kolejny rębacz. On jest w sumie dosyć słaby w obecnym momencie. Moglibyśmy mieć coś lepszego, ale myślę, że póki co wymienimy od Ulryka, bo po co nam szpieg po przegranej grze, po przegranej rundzie. Dwóch treserów. No w sumie wolałbym jakieś srebrne karty, ale teraz możemy chociażby zacząć od tresera. Bo on spasował, więc teraz już w trzeciej rundzie będzie trochę lepsza sytuacja, bo my mamy cztery karty, on też ma cztery
Jeszcze oczywiście coś dobierzemy, ale mamy po tyle samo kart w ręce, co jest z pewnością bardzo, bardzo ważne. I może to naprawdę przesądzić o losie gry. Jest kaganiec, to jest spoko karta. I teraz wymieniamy albo Tresera, albo Rębacza. Myślę, że moglibyśmy teraz wymienić Rębacza. Niestety dostaliśmy kolejnego Tresera. Akurat fatalnie się wyłożył, fatalnie się ułożył tutaj Mulligan dla nas. No, Tresera oczywiście nie jest zły, ale mogliśmy dostać chociażby Avalacha, chociażby Zygdriffę, Kora, Lodnowe. Naprawdę tutaj było dużo kart, które robią większe punkty. No niestety, ale tak się ułożyło. Dobra, wskrzeszamy Rębacza z 18 punktami. Drugi ma punktów 14, więc mamy tutaj atrapę, żebyśmy mogli ponownie użyć naszej kapłanki. Więc na początku jeszcze możemy rzucić albo Tresera, albo od razu atrapę. Może od razu zagrajmy atrapę, żeby tutaj nie czekać z tym zagraniem. Więc wskrzeszamy kolejnego Rębacza. Mamy teraz 27 punktów przewagi i oczywiście kartę mniej. Ale on widzę, że tutaj gra redańskich rycerzy teraz w dużej ilości. Więc no póki co musimy kaganiec trzymać, bo tutaj nam na nic ten kaganiec niestety teraz nie wchodzi. Ale mam nadzieję, że zaraz ten kaganiec jakoś wejdzie. Doppler. I zobaczmy, wieża oblężnicza. No nadal powyżej 8 mają tutaj te jednostki. Kaganiec oczywiście działa tylko do 8. No i niestety kaganiec wejdzie na pusto. Tutaj mamy taki problem, że złota karta weszła na pusto. Rzadko się to zdarza, ale czasami niestety tak bywa. No i zobaczmy, Filipa wleciała u naszego przeciwnika. No ale i tak tego nie zrobi. Nie zrobił tego swoimi punktami, ale trafił właśnie w Rębacza. I Rębacze są bardzo dobrzy tutaj na wszelkie karty, które zadają nam obrażenia oraz na chociażby zagrożenia pogody wszelkiego rodzaju. Jeżeli przeciwnik rzuci pogodę, to tam możemy podrzucić mu Rębacza i wtedy oczywiście Rębacz się jeszcze ulepsza, więc tylko lepiej dla nas. No już tutaj zbliżam się do 14 rangi. Przed chwilą przeciwnika wywaliło na samym początku, więc zwleciały też darmowe punkty. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że pogracie trochę tą talią, bo naprawdę talia jest godna uwagi. Ogólnie całość talii możecie znaleźć w linku poniżej ze strony Gwint24, ponieważ właśnie tam znalazłem te talie i naprawdę polecam tam zobaczyć, poczytać o tej talii również. To, co też mówiłem w tym odcinku, może dowiecie się czegoś nowego. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć, na razie.